Cześć. Model kików Lucky Spin to model, który konsekwentnie od wielu lat jest niezmienny. Nie zmienia się w nim nic poza kolorystyką i, tak jak teraz patrzę, wykończeniem dolnego elementu. Czy na pewno zobaczymy, jak to ma się na wadze? Pokażę Wam, jak wyglądają poszczególne elementy i mam nadzieję, że pomoże to Wam zdecydować, czy to jest kijek odpowiedni dla Was. Model Lucky Spin to jest taki niemiecki, solidny, aż przychodzi mi na myśl tylko słowo czołg. Z tym kijem przejdziesz w każdym terenie, przejdziesz wiele lat i jemu nic się nie stanie. Nie grzeszy lekkością, wyglądem jest, powiedzmy, całkiem niezły, ale jest po prostu to kijek poprawny i przede wszystkim wygrywa swoją solidnością. W tym kiju nie ma się co zniszczyć. Ten kij posłuży Ci wiele lat. Więc na pewno to, co w tym kiju jest niezmienne od wielu lat, to jego trwałość i wytrzymałość na wszystko, co może go spotkać. Pokażę Wam, jak wyglądają poszczególne elementy. Jak mówię, szału nie będzie, bo w tym kiju tutaj się nic nie zmieniło. Odetnę sobie jeden, bo to będzie na pewno mi łatwiej pokazać. Idąc od dołu, mamy nakładkę gumową, która w leki niezmiennie też od wielu lat jest już w taki sam sposób wyprofilowana z takich samych materiałów. Przez wielu chodzących jest uznawana za jedną z najwytrzymalszych, więc to jest na pewno ten element, który też tutaj powoduje, że ten kijek jest trwały. Groty niezmiennie widiowe, wytrzymałe na ścieranie, na uderzenia o kamienie. Można śmiało z nimi chodzić po asfalcie. Jeśli masz do przejścia tylko pewien dystans, nie musisz od razu zakładać nakładki gumowej. Śmiało można tłuc tym ostrzem mocno po asfalcie czy betonie. Nic się nie stanie. System regulacji w kijach też od wielu lat jest niezmienny i od wielu lat jest jednym z najwytrzymalszych systemów blokowania. Po maksymalnym złożeniu mamy tutaj 96 cm, zaraz to dokładnie zmierzę. Podziałka zaczyna się od 100 cm i możemy kijek rozciągnąć do 130 cm. Czyli zaczynając od osoby o wzroście 1,40 m, 1,45 m, dla osoby o wzroście 1,90 m, 1,95 m, każda z tych osób ten kijek może wykorzystać. Kij możemy zablokować na dowolnej wysokości, płynnie przesuwając elementy względem siebie. Regulacja, tak jak już w znanym w tym systemie blokady, działa na zasadzie jak kołek rozporowy w ścianie. Są tu elementy, które względem siebie się rozszerzają po zakręcaniu, rozpychają ścianki segmentu górnego i, jak podaje producent, po zaciśnięciu kij wytrzymuje do 140 kg nacisku. To jest naprawdę dużo. Pamiętajcie, że po kijach nie skaczemy, więc jeśli ważysz 140 kg, to nie znaczy, że ten kij nie jest dla Ciebie, chyba że będziesz na nim się wieszą. Natomiast pod względem wytrzymałości tego systemu jest to najwytrzymalszy system, który powoduje, że kij nie ma szansy, żeby się w czasie chodzenia złożył. Jeśli kiedyś mieliście okazję słyszeć, że kijki regulowane są złe, bo się składają, nie dotyczy to modeli firmy Lucky, a już na pewno nie modelu Lucky Spin. Uchwyt, który tutaj w Lucky też od wielu lat się nie zmienił, jest wykonany z gumy, z kauczuku. Nie jest to tak przyjemne w dotyku jak rękojeści korkowe, ale znów jest to materiał bardzo trwały. W korkowych rękojeściach bywa, że po kilku latach albo gdzieś przy jakichś nieszczęśliwych wypadkach się korek może odkruszyć, odkleić i już jest to powód do reklamacji. Ta guma się nie zniszczy po wielu, nawet wielu latach. Jest to raz zrobione na zawsze.
System wypinania pasków jest w każdych kijach do dickwalkingu firmy Leki. Tutaj jest zastosowany system Trigger 1, który działa na zasadzie takiej, że sobie naciskamy, no już sama ta rękawiczka prawie wyskoczyła, nawet jej nie pociągnąłem, naciskamy tutaj przeciwną ręką ten taki guzik i tu wtedy się poluźnia blokada, która utrzymuje takimi ząbkami w środku ząbki, te, które są przyszyte do rękawiczki i na tej samej zasadzie już się wpinamy. Żeby wpiąć kijek, nie trzeba już tutaj przytrzymywać, tylko wystarczy właśnie wpiąć do końca i słychać te taki w sumie dosyć przyjemny dźwięk zatrzasków. Uważajcie przy użytkowaniu tych kijów, żeby te ząbki złapały wszystkie, ich jest tu 1, 2, 3, 4, 5, żeby złapały 5, a nie tylko na przykład 2. I wtedy już tutaj pozostaje luz. Trzeba docisnąć do samego końca. Dzięki temu dłoń przy otwieraniu jest ustabilizowana, chwyt jest pewny i kijek znajduje się bezpośrednio przy dłoni, bez względu na to, czy dłoń jest zaciśnięta, czy otwarta. Czyli nawet przy tym chodzeniu, gdzie już wymach jest daleki i dłoń musi się otworzyć, kijek bardzo dobrze przylega do dłoni. Paski, które są w kijach Leki, też już od wielu lat nie zostały zmienione i bardzo dobrze. Bo jak pokażę Wam przy innych modelach, Leki w tym roku wprowadziło kilka nowych rozwiązań, jeśli chodzi o paski, niekoniecznie na plus. Na szczęście w kiju Leki Spin to nie zostało zmienione i pasek, który dostajemy w standardzie o rozmiarze S, M, L, dopasujemy zarówno do bardzo małej dłoni, gdzie szczególnie w obwodzie nadgarstka mamy bardzo mały obwód, bo tutaj to się zmieści naprawdę rączka dziecka i można to zapleść dookoła nadgarstka, jak i w dalszym ciągu rzep ma się gdzie zaczepić, nie odstaje i przy maksymalnym rozłożeniu, powiedzmy, że tak, żeby się chociaż kilka centymetrów zapinało, naprawdę tutaj może wejść dłoń i nadgarstek dorosłego mężczyzny z większą dłonią niż moja. Ja nie mam może jakiejś bardzo wielkie, mam standardową, ale jak zapinam, na ten zostaje mi tutaj sporo luzu, więc ja sobie spokojnie mogę dopiąć dosyć mocno i ten kij, ten pasek leży idealnie. Nic nie będzie Cię obcierało, pasek jest wygodny, może nie jest jakiś super miękki, ale znów jest trwały, dobrze leży, dobrze trzyma dłoń, ma wszystko to, co trzeba. Tyle chyba o tych kijach. Można powiedzieć najważniejszych rzeczy. Nie wiem, czy mówiłem o wadze. Waga jego, tak, wspominałem, że nie jest jakaś powalająca. Mam wrażenie, że w stosunku do modelu poprzedniego został lekko odchudzony, bo waży, jak zaraz być może już widzicie na ekranie, między waga waha się 195 a 200 gramów. Wykończenie kija jest bardzo przyjemne. Ten dolny element, który został polakierowany na czarno, bardzo fajnie współgra z całym kijem. Ale jak to mówią, nie to jest ładne, co jest ładne, ale to jest ładne, co się komu podoba. Mam nadzieję, że ten kij będzie Wam się podobał, a co na pewno będzie Wam służył przez wiele lat.